Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie na sesji, która jest zatytułowana Niech rewolucją będzie edukacja. Od razu na początku chciałam powiedzieć, że nasze prezentacje, za chwilę nas przedstawię, będą około 5-7-minutowe, będzie 4 prelegentów, po których to prezentacjach zaprosimy Państwa serdecznie do dyskusji, do zadawania pytań. Głównym tematem, który chcemy poruszyć, to nie jest rewolucja w ogólnym wymiarze, ale pewien jej aspekt, który my poruszamy i który badamy w ramach projektu Bohaterskiej Wyobraźni. Króciutko powiem o naszych 4 prelegentach i oddam im głos. Chcielibyśmy zacząć od pana doktora Macieja Milczanowskiego, który jest badaczem zła w Polsce. Bardzo unikatowy temat. Pokaże nam, w jaki sposób w odniesieniu do grup, do zespołów możemy przedstawiać, badać zło i przeciwdziałać mu. Pan Tomasz Wojtasik reprezentuje publiczną instytucję METIS, która zajmuje się szkoleniem w zakresie przeciwdziałania owym aspektom przejawów takich zjawisk, które można nazwać negatywnymi w szkołach, a mianowicie jest trenerem projektu Bohaterskiej Wyobraźni i z ramienia METIS-u przygotowuje nauczycieli do prowadzenia lekcji HIP w szkołach. Pani Beatka Petkowa to najmłodsza nasza uczestniczka, absolwentka Liceum Warszawskiego, Liceum Batorego, obecnie studentka pierwszego roku na Uniwersytecie Stanforda i też nam powie z perspektywy studenta, ucznia, jak spostrzega tę rewolucję w naszym projekcie i w edukacji z perspektywy młodego człowieka. I pan profesor Zimbardo na sam koniec, na podsumowanie, powie o jeszcze innym aspekcie, ponieważ my będziemy tu mówić o rozumieniu potrzeb dziecka właśnie w aspekcie różnych zjawisk, sytuacji społecznych, a takie zjawiska grupowe zjawiska psychologiczne właśnie mają miejsce w szkole i pod tym kątem powinniśmy do tych zjawisk podchodzić i analizować i pracować z dziećmi. Pan profesor powie natomiast o wymiarze atrakcyjności i specyficzności tych lekcji, które my przygotowujemy, ale też wszystkich innych i tym, jakimi powinny się walorami charakteryzować, czy jakie przetestował w swoim doświadczeniu edukacyjnym, które będą najlepiej sprawdzać się wobec współczesnej młodzieży. Już nie zajmuję więcej czasu, bardzo proszę pana doktora Macieja Milczanowskiego o kilka słów na właśnie tematy. Pozwolę sobie stojąco. Bardzo serdecznie Państwa witam. Jestem tutaj bardzo nietypowym gościem tego kongresu, dlatego że moja praca jest bardzo różnorodna. Zaczynałem od kariery wojskowej i tutaj przedstawiłem taki slajd o sobie. Wiem, że to nie jest dobrze widziane, szczególnie w Polsce. Natomiast chodzi mi tylko, żeby pokazać pewien model prowadzenia zajęć z wykorzystaniem bardzo różnorodnych doświadczeń. Dlatego że tu przewijało się bardzo często taki motyw zapraszania ciekawych ludzi na lekcje. To jest bardzo dobra rzecz, natomiast powoduje moim zdaniem utrwalanie pewnych stereotypów, szczególnie dotyczących właśnie tej sfery takiej wojskowej, militarnej, związanej gdzieś z wojną, z konfliktem. A więc zapraszając żołnierza na lekcję, dowiadujemy się, że gdzieś wyjechał, że gdzieś strzelał, że ktoś do niego strzelał i że był bohaterski, dlatego że był na wojnie. Ja też byłem na tej wojnie, dlatego że byłem w Iraku przez 7 miesięcy, a wcześniej na wzgórzach Golan przez 13 miesięcy. Widziałem konflikt, widziałem wojnę, różne rzeczy z tym związane, efekt jaki to powoduje dla społeczeństw i staram się przedstawiać te kwestie inaczej. Nie tak, że jestem bohaterem, bo byłem na wojnie i bo strzelano, tylko właśnie staram się przedstawić to bohaterstwo czasu pokoju, które jest nam tu szczególnie potrzebne i budowanie systemu tego bezpieczeństwa, czy dobrego systemu edukacji, które uczy właściwych postaw, pokazując, jakim właśnie złem jest ta wojna. I staram się to, co widziałem w Iraku, na wzgórzach Golan, to jest bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego że na wzgórzach Golan byłem w latach 90., kiedy nie było jeszcze śladu Al-Kaidy, nie było żadnych tego typu zdarzeń. Myśmy zupełnie swobodnie po Damaszku sobie chodzili bez broni, w mundurach, żadnego problemu z tym nie było. A w 2005 roku w Iraku sytuacja była diametralnie inna, a przecież to jest niewiele kilometrów dalej. Tak naprawdę bardzo podobni ludzie, tacy sami praktycznie, oni mówią tym samym językiem, tak samo dzielą się kulturowo, religijnie, a różnica była diametralna. Ci sami ludzie już się mordują, już są podzieleni na grupy.
Natomiast to moje doświadczenie, no jakoś tam staram się uzupełniać, jeszcze będąc w wojsku, studiowałem tą pracę magisterską, pisałem z historii starożytnej, doktorat w UJ-cie także. Teraz jestem nauczycielem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie kieruję Katedrą Bezpieczeństwa Narodowego, a także taki instytut założyłem badań nad bezpieczeństwem narodowym. No i prowadzę badania nad właśnie tym, ten Irak wziąłem sobie jako taką podstawę badań i staram się wyciągać wnioski, dlaczego ta misja tak poszła źle. Tak? Wielu mówi, że po prostu nie trzeba było tam jechać już. Moim zdaniem problem jest głębszy. Tam ludzie się podzielili i szukam przyczyn, dlaczego się podzielili. One tkwią właśnie w eksperymencie profesora Zimbardy, jestem o tym głęboko przekonany. Tak jak Clausewitz mówił, że wszystkie dziedziny życia praktycznie się jakoś ze sobą zazębiają. Wojna może być łatwo przedstawiona w takim porównaniu z ekonomią, z gospodarką i każda inna dziedzina podobnie. Tak te mechanizmy czasu wojny w Iraku równie dobrze można przenieść na Polskę, dlatego że jak pokazuje eksperyment pani Elliot z lat 70., wystarczy, że dzieci zauważą różnicę między sobą w klasie. Ona pokazała to na przykładzie dzieci niebieskookich i brązowookich i te dzieci natychmiast się zwalczają. Dokładnie takie same podziały zaistniały w Iraku. Tam są szyici, sunici, do tego jeszcze Kurdowie, chrześcijanie, ale tak naprawdę przed wojną tych konfliktów między nimi nie było. Ja tych ludzi znałem, oni byli przyjaciółmi i nagle, znaczy konflikty oczywiście były, ja nie mówię, że w ogóle nie było, ale to nie były takie śmiercionośne konflikty, jakie dzisiaj tam mają miejsce. Dużo uczę o konflikcie i zarządzaniu konfliktem i staram się przedstawić właśnie ten chiński symbol, który mnie bardzo frapuje, ponieważ po chińsku konflikt to jest niebezpieczeństwo, ale też szansa, możliwość. A więc konflikt daje też możliwość lepszego wyjścia, zbudowania lepszego społeczeństwa, tylko trzeba odpowiednio zarządzać konfliktem. Tak? Im dłużej się nim źle zarządza, tym większe szkody są wyrządzone i oczywiście później trudniej znaleźć receptę. A więc bardzo, to zanim poznałem profesora, to nie tak, że pod jego wpływem, ale zanim poznałem profesora, pod wpływem jego książek, jego doświadczeń, do wszystkich moich zajęć wykorzystuję eksperyment Zimbardo, dlatego że eksperyment stanfordzki, dlatego że wydaje mi się on bardzo zasadniczy. On leży u podstaw tego, dlaczego dzielimy się, dlaczego to zło właśnie powstaje i tak bardzo szybko ewoluuje. I do tego celu stosuję bardzo klasyczne teorie. Wszyscy znamy takich autorów jak Giddens, Hofstede, Hall i te przyczyny konfliktów, które leżą w bardzo różnych miejscach, staram się właśnie przedstawić w aspekcie tych doświadczeń, które mam. I tutaj, teraz chciałem tutaj przedstawić Państwu ten projekt, do którego zostałem przez profesora tutaj włączony, Hero Imagination Project. Wydaje mi się, że rola żołnierza w takim projekcie może być bardzo, bardzo ciekawa, dlatego że ten hero, który przychodzi na lekcję, tak jako żołnierz, mundur powoduje taki efekt natychmiastowy, że ten autorytet się zyskuje nawet nic jeszcze nie mówiąc, ale można bardzo szybko stracić ten autorytet po pierwszych paru słowach albo paru obrazkach. Znam takiego generała, który przychodzi do dzieci na lekcję i pokazuje oderwane ręce, głowy gdzieś tam w konflikcie, bo chce takim uderzeniem, prawda, zaciekawić. To powoduje odwrotny efekt, raczej zniesmaczenie. Ja sam jestem zniesmaczony po tych prezentacjach. A więc ten szacunek do munduru, ale to wymaga potem jeszcze właśnie pielęgnacji tym, co się mówi. Szacunek do doświadczenia, to doświadczenie jest na pewno duże, ale zależy, co na tych misjach się robiło. Tak? Są tacy ludzie, którzy, zarówno turyści, jak i żołnierze, tak? Którzy wyjeżdżając tak naprawdę niewiele dowiadują się o tych miejscach, w których są, robią tylko zdjęcia czy patrole, w przypadku żołnierzy wracają. Wyobrażenia, rzeczywistość. Jestem naprawdę w stanie z własnego doświadczenia powiedzieć, jak ten bohater, kim jest bohater w Iraku. Tak? Ja uważam, że bohaterami byli polscy żołnierze, którzy wjeżdżając na patrole, zabierali ze sobą wodę, paczki żywności i rozdawali je po drodze dzieciom. Natomiast nie tak jak liczyli to niestety niektórzy Amerykanie, którzy określali bohaterstwo na zasadzie, kto więcej zabił terrorystów, tak? Gdzie nie było żadnej definicji terroryzmu. A więc to jest ogromna różnica. Nieekstremalne przykłady. Tych przykładów naprawdę można tu przedstawiać wiele i w każdym z nich przedstawiać tą rolę, jaką wydaje mi się bohater powinien realizować. No i znowu już kończąc, bo
mamy bardzo ograniczony czas. Wszystkie takie bardzo tradycyjne koncepcje da się przedstawić i indywidualnie, i właśnie na modelu grupy. Jeżeli chodzi o transactional analysis, ta rola dorosłego może być pokazana w klasie, może to być nauczyciel, jakiś lider klasy, ale też widać to doskonale po tym, jak była realizowana na przykład właśnie misja w Iraku, czy każda inna. Amerykanie przyjeżdżając tam, oni nie weszli w rolę dorosłego, czyli partnera, tego, od czego od nich oczekiwano, tylko właśnie w rolę rodzica, który kazał, nakazywał, rozkazywał, zmieniał system i co gorsza, niszczył system. Więc to jest zasadnicza różnica. Ja bardzo lubię wykorzystywać model trójkąta dramatycznego Karpmana, bo on jest bardzo łatwo pokazuje źródło konfliktu w firmie, w szkole, w różnych miejscach, także w wojsku. I także tutaj te role, no znowu nie ma czasu, żeby je dokładnie omawiać, ale to jest naprawdę świetny model, który warto wykorzystywać. W zarządzaniu konfliktem bardzo często o tym mówię. I tutaj też można podstawić nie tylko pojedyncze osoby, ale właśnie ten Irak. Ja się tak przyczepiłem do Iraku, to nie znaczy, że ja tylko o Iraku zawsze mówię, tak? Ale no, z braku czasu to używam tego najbardziej takiego dosadnego przykładu, gdzie tym bohaterskim wybawcą mieli być Amerykanie, iraccy sunnici to byli ci prześladowcy, a szyici byli tymi, którzy byli tam upokarzani. I nagle sytuacja się zupełnie odwróciła, to Amerykanie stali się prześladowcą. Szyici, sunnici stali się, dzisiaj są prześladowani, a szyici rządzili, tak? I nagle sytuacja się znowu zmienia, ponieważ szyici zaczynają wstępować do państwa islamskiego i oni znowu stają się tym opresorem. I w tym to Karpman świetnie wyjaśnił, że ten trójkąt może w nieskończoność trwać, jeżeli nie przerwiemy tych ról i nie zaczniemy budować razem tej rzeczywistości. Więc to są teorie, które wykorzystuję, wydają mi się bardzo istotne. I tak jak mówiłem, pracuję w Wyższej Szkole Informatyki. Tutaj przedstawiłem te instytucje, w których ja uczestniczę w tej Wyższej Szkole Informatyki. I w ramach bohaterskiego projektu mam nadzieję, że tu będziemy rozwijać współpracę i przedstawiać te koncepcje. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo panu panie doktorowi Milczanowskiemu. Rzeczywiście ten bohater w warunkach wojennych, żołnierz może w różnych sytuacjach i systemach zmieniać swoje funkcjonowanie. Powiedzmy o takim bohaterze w warunkach pokojowych i o tym, co my możemy robić, jak wykorzystywać tę wiedzę o budowaniu bohaterskiej wyobraźni. Właśnie pan Tomasz Wojtasik z Metisu. Bardzo cię prosimy, Tomku. Zaczekam. Jest. Ja chcę zacząć od takiego, nie zacznę chyba, bo nie, może zacznę, jest. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ci, którzy są z Katowic na biurowcu Korfantego 4, całe poprzednie wakacje wisiała taka wielkoformatowa reklama zasłaniająca cały budynek. Hitachi na tej reklamie obiecywało coś takiego, czy możemy sprawić, żeby duże miasta nie wydawały nam się duże. Zamieniłem to pytanie, żeby je skierować do dyrektorów szkół, do nauczycieli, do rodziców. I pytanie to może brzmieć, czy możemy i co możemy zrobić, żeby duże szkoły nie wydawały nam się takie duże. I w moim przekonaniu takim właśnie pomysłem na takie społeczne zmniejszenie szkoły na zmianę czegoś w zakresie klimatu jest realizacja programu bohaterskiej wyobraźni. Na zajęciach, które prowadzimy z nauczycielami, pytamy państwa uczestników o to, jakie są skojarzenia, jakie są definicje, jakich ludzi obdarzamy w swoim przeżyciu takim słowem bohater. Tutaj są różne skojarzenia, też historyczne, za chwilę trochę jeszcze o tym powiem. Natomiast ostatnia grupa na to pytanie odpowiedziała w taki genialny sposób. To jest skan plakatu, który został wykonany na tych zajęciach. Ludzie z tej grupy, mam nadzieję, są na sali. To taka gra słów. Bo rzeczywiście w polskim słowie bohater jest słowo hejter i bohaterem może być ktoś, kto nie używa nienawiści, kto nie hejtuje. Ma to tym większe znaczenie, że bardzo wiele rzeczy, które zadziewa się w klasach, dzieje się nie w realności, tylko na portalach społecznościowych. My nie mamy do tego dostępu i czasami obserwujemy w klasie
tylko efekty tych internetowych działań. To jest plakat Galerii Róż z Torunia, a propos tego, kiedy zacząć i jak zacząć, a to jest plakat, który ci z Państwa, którzy mieszkają w Warszawie, mogli mieć z tym kontakt rok temu, kiedy była okrągła rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. To tak a propos tego, jak definiujemy bohaterstwo. Czy bohater to ten, przez którego giną tysiące ludzi, czy bohater czasu pokoju ma trochę inne zadania. Dysponujemy w Polsce różnymi systemami nagradzania ludzi za ich bohaterstwo i odwagę. Jedną z tych nagród, o której nie mam slajdu, jest nagroda dla nauczycieli pani Ireny Sendlerowej. Mam nadzieję, że na sali są osoby z CEO, które być może na zakończenie tej sesji powiedzą coś więcej o tej nagrodzie. To jest taka nagroda powstańca czasu pokoju, powstańców czasu pokoju, przyznawana przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Można ją otrzymać w dwóch kategoriach, za wyjątkowy czyn oraz za całokształt dokonań i postawę życiową, stanowiącą wzór do naśladowania dla młodych pokoleń. Pokazuję to dlatego, że gdybyście Państwo szukali pomysłów na to, jak przedstawić młodzieży i dzieciom, kto to jest bohater, za jakie czyny w Polsce się nagradza, to można sięgnąć do tej nagrody, tam są opisy, biografie i czyny, które zostały nagrodzone. I druga nagroda, nagroda TVN-owska i nie tylko, znana Państwu medialna, trzy kategorie: bohaterstwo, inicjatywa i bycie fair na co dzień. Chcę zwrócić uwagę na to, że wielu nauczycieli chciałoby być autorytetem dla swoich uczniów. Chcę powiedzieć, że bohater to nie jest autorytet i bohater to nie idol. I po drugie, być może nauczyciel jako bohater to byłaby osoba, która mogłaby być modelem albo kimś, powtarzając za Winnicottem, który wymyślił taką koncepcję wystarczająco dobrej matki, wystarczająco dobrym dorosłym. Zdaję sobie sprawę z tego, że właściwie wszyscy na tej sali jesteśmy bohaterami, bo Państwo zamiast siedzieć w domach z rodzinami w weekend, przyjechaliście do Katowic. I jak wczoraj wędrowałem sobie pomiędzy sesjami, słuchałem komentarzy do tego, co się dzieje na sesjach, to generalnie myślę sobie, że nas tutaj nie powinno być. Powinny być na tej sali osoby, które nigdy nie zdecydowałyby się tutaj przyjechać, bo po prostu nie są zainteresowane, nie chce mi się. Nie wierzę w to, że wszyscy pracujemy w genialnych radach pedagogicznych i że wszyscy mamy cudownych kolegów i koleżanki. Jak być wystarczająco dobrym dorosłym? Ano Państwo teraz procedujecie, ja może zacznę od Pani Minister, jak być wystarczająco dobrym ministrem? Proszę pamiętać o tym, że rok szkolny zaczyna się 1 września, obecnie wszyscy tworzą statuty, zmieniają statuty, ludzie siedzą, piszą nocami, mailują. Błagam o czas w przyszłości na przygotowanie tego typu dokumentów. Bohaterstwo ministra być może dla nauczycieli będzie na tym polegać. Błagam Panią. Może część osób tutaj nie ma, bo tworzy te statuty, wiecie Państwo, w związku ze zmianą systemu oceniania. Natomiast jak być wystarczająco dobrym nauczycielem? Państwo procedujecie, głosujecie. Myślę, że bohaterski nauczyciel to będzie taki, i często te głosowania, nie, na przykład moim ukochanym systemem punktowym wewnątrz szkolnego systemu oceniania, wiecie, że teraz w całym kraju od paru lat panuje nakrętoza, sam zbieram nakrętki dla swojego syna i dziękuję ludziom ze swojego biura, że mi je przynoszą, po to, żeby miał lepszą ocenę z zachowania. Ktoś to zatwierdzał. Chciałbym Państwa prosić o to, żebyście z dużą uważnością myśleli, z bohaterską uważnością myśleli o tym, nad czym wy głosujecie. I do jakich rzeczy poprzez podniesienie ręki, albo szybko, bo 15 głosowań jeszcze przed nami, jakby, bo później konsekwencje, mówię to jako rodzic, powstają dla rodzica i jego współpracowników w pracy, ale też Państwo borykacie się z pewnymi niewinnymi historiami związanymi z podniesieniem ręki. Ale tak jak powiedziałem, do wystarczająco dobrego ministra, na to wszystko potrzeba jest czasu. Chciałbym, wczoraj Karl Honor zacytował Gandhiego, powiedział: bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie. Zacytuję Gandhiego i powiem: kiedyś pewna kobieta podeszła do Gandhiego i poprosiła go, by powiedział jej otyłemu synowi:
by przestał jeść cukier. Proszę pani, powiedział Gandhi, proszę przyjść za 3 tygodnie. Zdziwiła się tą prośbą, ale wróciła za 3 tygodnie ze swoim synem. Gandhi spojrzał na chłopca i rzekł, przestań jeść cukier. Kiedy chłopiec wyszedł z pokoju, matka zwróciła się do Gandhiego i spytała, czemu nie powiedział jej tego 3 tygodnie wcześniej. A on odpowiedział, proszę pani, 3 tygodnie temu ja sam jeszcze jadłem cukier. Zostawiam państwa z tą myślą. Nie jest łatwo tutaj mówić rzeczywiście. Zostawiam państwa z tą myślą i z takim przesłaniem, że spróbujcie być bohaterem dla swoich uczniów, ale właśnie zacznijcie od tego cukru Gandhiego. Dziękuję pięknie. Dziękujemy bardzo panu Tomaszowi Wojtasikowi za to, jak pokazał nam, jak możemy inspirować naszych nauczycieli i prowokować ich do tworzenia tego wizerunku bohatera i w sobie samych także. Beatko, prosimy ciebie teraz o wystąpienie z perspektywy ucznia, studentki pierwszego roku. Bardzo cię proszę. To w takim razie, zanim jeszcze wyświetli się prezentacja, chciałabym siebie przedstawić. Nazywam się Beata Petkowa. Przyjechałam razem z całą ekipą również z ramienia projektu Bohaterskiej Wyobraźni, którego trenerem dosłownie 2 miesiące temu również zostałam. Miałam taki zaszczyt. Ale przyjechałam również jako uczennica, absolwentka Liceum Batorego, która w swoim życiu i doświadczeniu przeszła przez bardzo wiele systemów edukacyjnych. Zaczęłam od systemu Montessori, byłam w polskiej szkole publicznej, w polskiej szkole społecznej i na sam koniec w polskiej szkole publicznej, ale z oddziałami matury międzynarodowej. I muszę przyznać, że właśnie to doświadczenie pokazało mi zarówno wady, jak i zalety tak bardzo zróżnicowanych podejść do nauczania. I mam nadzieję, że dzięki temu dziś powiem coś wartościowego. Żeby państwa przygotować, chciałabym powiedzieć, w jaki sposób rozumiem rewolucję i bohaterstwo w myśleniu dziecka, działaniu dziecka. Chciałabym wprowadzić taką moją koncepcję, nie wiem, czy będę oryginalna, ale sposób, w jaki rozumiem współczesny patriotyzm, a także na sam koniec wspomnieć jeszcze o istocie wdrożenia projektu Bohaterskiej Wyobraźni w polski system nauczania. Czyli działało. Dobrze, jesteśmy na dobrym slajdzie. Na kongresie bardzo wiele słów padało pod hasłem tego, co nauczyciele, szkoły jako instytucje i różnego rodzaju samorządy są w stanie zrobić, aby przeprowadzić konstruktywną rewolucję w edukacji. Ale chciałabym również zaznaczyć z perspektywy absolwentki liceum, że uczniowie chcą być nie tylko beneficjentami tych zmian, ale również ich kreatorami i są na to gotowi. A co oznacza, że wiele potencjału mamy tak naprawdę już w rękach, musimy tylko go wykorzystać. Z własnego doświadczenia powiem o jednej metodzie, ponieważ bardzo bym chciała mimo ograniczonego czasu operować o konkretach. W jaki sposób możemy też dzieciom dać poczucie, że nie tylko polegają na systemie, ale są odpowiedzialni za własną edukację. Zwykłym trikiem jest poproszenie każdego takiego dziecka w podstawówce, aby zaplanowało swój dzień, aby określiło swoje cele, co ja dzisiaj chcę osiągnąć i potraktowało swojego nauczyciela jako mentora, które te zmiany i działania na bieżąco będzie konsultować. Swoje doświadczenie wiążę również z pracowaniem jako wolontariusz i uczenia języka angielskiego. Właśnie to doświadczenie pokazało mi, że słuchanie i mówienie na zajęciach wcale nie równa się rozumieniu. I fantastyczną metodą, mamy to weryfikować, jest otwarta dyskusja. Poproszenie nawet dziecka, żeby wytłumaczyło treści z powrotem, żeby posługiwało się argumentami, żeby nie tylko odtwarzało treści, ale na bieżąco myślało. I myślę, że fantastyczną metodą pod tym względem
jest stworzenie systemu mentoringu między samymi uczniami. Systemu mentoringu, który polega na tym, że uczeń o rok starszy konsultuje się z uczniem o rok młodszym. I w ten sposób ten młodszy dzieciak uczy się, w jaki sposób prosić o pomoc i się tego nie bać. A starszy jego kolega jest w stanie w łatwy sposób powtarzać treści, które miał przed rokiem. A to buduje kontakt. I ostatnie dwie rzeczy. Bardzo bym chciała, żeby egzaminy, które są przeprowadzane w Polsce, nie tylko weryfikowały szczegółową wiedzę, której, nie umniejszając, jest bardzo istotna, ale żeby również weryfikowały logiczny tok myślenia, żeby oceniane były również umiejętności eliminacji nieprecyzyjnych, zbyt ogólnych, niepasujących do kontekstu odpowiedzi na drodze logicznego myślenia. Właśnie tę perspektywę ukazała mi matura amerykańska podczas zdawania na Uniwersytet Stanforda w zeszłym roku. I ostatnia rzecz, o której mówił również profesor Zimbardo w swojej prezentacji. Znaczenie wizualizacji i symulacji dla nas jako uczniów. Dla nas, którzy żyją w wizualnym świecie i potrzebują tej metody, żeby efektywniej i atrakcyjniej przyswajać nowe treści. Dużo na kongresie też mówiło się o tak zwanej działalności pozaszkolnej. Mam wrażenie, że w tym momencie w Polsce istnieją dwa bieguny. W szkołach realizuje się różnego rodzaju konkursy i projekty przedmiotowe, które są fantastyczną alternatywą dla teoretycznych zajęć. Z drugiej strony mamy inicjatywy takie jak konkurs naukowy Explore oraz praktyczna olimpiada zwolnieni z teorii, które również na zewnątrz dają dzieciakom możliwość na aktywne zaangażowanie społeczne. Aczkolwiek boję się tego, że w tym momencie nie ma bieguna łączącego te dwa światy, który tworzyłby szkołę jako przestrzeń, gdzie tego typu inicjatywy mogą się łączyć i tworzyć wrażenie, że szkoła jest przyjazna również oddolnym inicjatywom społecznym. I ponieważ mój czas się kończy, tylko hasłowo w dyskusji to może wyniknąć później, chciałabym zadać Państwu pytanie, czy współczesny gimnazjalista jest w stanie określić, co jest potencjałem Polski? Czy patriotyzm rozpatrywany jest nie tylko w kontekście historycznym czy politycznym, ale obecnym? Także, żeby każde dziecko było świadome potencjału, który drzemie tutaj w Polsce. I ponieważ żyjemy w masowym świecie, gdzie działania grupowe funkcjonują coraz częściej, tutaj chciałabym krótko powrócić do projektu Bohaterskiej Wyobraźni, który właśnie na drodze różnego rodzaju modułów edukacyjnych uczy dzieciaki, jak w takim masowym i grupowym świecie świadomie się odnajdywać. I tu właśnie chciałabym wagę tego projektu podkreślić. I na sam koniec, czym jest mój głos? Skąd ta pewność? Nie jestem głosem indywidualnym, uprzywilejowanym, zdolnej osoby. Również wywodzę się z rodziny, która była rodziną z jednym rodzicem. Rodziną, która, aby móc dofinansować moje studia na Stanfordzie, musiała sprzedać dom, mieszkanie. Aczkolwiek to nie przeszkodziło mi w tym, żeby w Warszawie podjąć bardzo zróżnicowane działania społeczne, jak warszawiacy międzypokoleniowo, jak wystąpienie na projekcie TEDx Warsaw, a także to, co chcę przekazać tu i teraz. Osoby, które wyjeżdżają na studia za granicę, naprawdę chcą tutaj wracać i naprawdę chcą tutaj tworzyć. Tylko potrzebny jest jeszcze do tego klimat i mam nadzieję, że to się tak skończy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, Beatko. Jesteś nie tylko trenerem, ale naszym bohaterem też. Filip Zimbardo, we invite you to present last our presentation about visualization in lecture. Zapraszamy pana profesora do zaprezentowania na przykładzie naszego też projektu, w jaki sposób wizualizacja i prezentowanie lekcji dla uczniów ma ogromne znaczenie dla ich efektywności. Can we switch? Uh,
While they are setting up the technology, the main thing I want to do today is to highlight the need for all teachers in all subjects at all levels to learn how to use the new modern technology to make their lessons more visible, more appealing, and their message inspiring and memorable. I will demonstrate that by showing how to use one kind of visual presentation called Prezi. Most of what you have seen is with something called PowerPoint. PowerPoint is the basic way to present ideas visually, and it's very simple. It's like a slideshow. Keynote is a little more advanced. It's if you want to use videos and music, you can embed them, and you press a button, the music appears, the video. Prezi is a third way, created by two Hungarians in Budapest and San Francisco. What it does is, instead of like a slides, it's like a Google white map. You put all the images in this map, and what you learn in the program is how to link them up. What's unusual about Prezi is that any moment you could pull back and see the entire talk and zoom in and see just any part of it. Teachers have to learn at least one of these. And so I think teachers should be certified. What? That's okay. I'm sorry. That's okay. Proszę Państwa, zanim technologia, technika zostanie przygotowana, chciałbym powiedzieć o temacie mojego wykładu. Mianowicie chciałbym podzielić się z Państwem pewną myślą taką, że nauczyciele powinni dążyć do tego, aby ich zajęcia były coraz bardziej zrozumiałe, łatwiejsze do pojęcia dla dzieci i w tym celu powinni się posiłkować nowoczesnymi technologiami. Wiemy, że do prowadzenia prezentacji standardem jest PowerPoint, natomiast ja chciałbym zaprezentować Państwu pewne inne narzędzie o nazwie Prezi. Wiemy również, że jest program, który się nazywa Keynote, który również takie rzeczy umożliwia. Jednakże Prezi jest kolejnym krokiem w rozwoju tego typu oprogramowania. Został stworzony przez dwóch Węgrów, jednego w Budapeszcie, a drugiego pracującego w San Francisco. Działa on na zasadzie podobnej do Google Map, gdzie możemy sobie oznaczać pewne rzeczy i co najważniejsze, Prezi umożliwia podczas wykłady cofnięcie się, zbliżenie i powiększenie treści, które przekazujemy. Także myślę, że nauczyciele powinni się tym zainteresować. Mamy problemy techniczne. Nie możemy uruchomić. I have been teaching psychology for more than 50 years. I retired recently. And I would teach very big classes at Stanford, 300, 500, even 1,000 students. Proszę Państwa, psychologią zajmuję się już od 50 lat. Ostatnio odszedłem na emeryturę i prowadziłem wykłady na Uniwersytecie Stanforda dla ogromnych audytoriów, 300, 500, nawet 1000 osób. So when you teach large classes, you have many students, even though they're intelligent. When they come to your class, some are tired, some have just had a bad emotional experience, they have a breakup with a boyfriend, a girlfriend, they just failed an examination. So the idea is, how do you get all of these students, any audience, to focus on the topic of the day, whatever the topic is, child development, mental illness. So that is the job of the teacher, is to get many minds that are very different and make them into a single mind focus on the topic of the day. Proszę Państwa, wiemy, że jeżeli prowadzi się zajęcia z tak wielkimi grupami studentów, te osoby zjawiają się na zajęciach z różnym emocjonalnym nastawieniem. Niektórzy mają za sobą trudne chwile, mogli niedawno rozstać się z partnerem, czy też właśnie oblać egzamin. W związku z tym podstawowe pytanie dla nauczyciela jest takie, w jaki sposób skupić tę ogromną rzeszę osób na temacie tego wykładu, na temacie dnia.
Czy to będzie temat taki jak na przykład właśnie wychowywanie dziecka, czy choroby psychiczne, musimy przyciągnąć ich uwagę. Dlatego też nauczyciele, podstawowe pytanie, jakie powinni sobie zadać, to pytanie polega na tym, w jaki sposób ich do tego jakby doprowadzić. So my goal is to make the students love coming to my class. And that means my class has to be unique. Of all the classes in the whole university, my students in their mind say, I want to come to Zimbardo's introduction to psychology because... Chciałbym właśnie opowiedzieć o tym, w jaki sposób da się zastymulować te osoby do tego, żeby polubiły moje zajęcia, w jaki sposób sprawić, że będą chętnie przychodzić na zajęcia, na przykład wprowadzenie do psychologii przez Zimbardo. When they come into the room, there's music playing. I come early, I put out a cassette, and there's music playing, and the music is the theme of the day. If the topic is on memory, then it's Barbara Streisand singing The Way We Were, or a song. So the music makes it unique, but also it introduces the topic of the day. Studenci przychodzą do sali, wita ich muzyka, ponieważ ja się zjawiam w sali wcześniej, po prostu wkładam do odtwarzacza kasetę. Ta muzyka ich wita, jest to najczęściej jakiś temat związany z tematem naszych zajęć. Jeżeli zajęcia czy wykład będzie o pamięci, jest to słynna piosenka Barbary Streisand. W każdym razie to stanowi jakby unikalne wprowadzenie do tematu zajęć. And in the olden days, meaning like 15 years ago, I would have an outline of the lecture so they knew what was coming. I would also have slideshow. I would sometimes have movies. And I would mix all of those. So it was multimedia in every lecture. Już dawno temu, jakieś 15 lat temu, starałem się przygotować do zajęć w postaci takiej, że robiłem sobie szkic, taki konspekt zajęć, przygotowałem slajdy, również puszczałem film i tworzyłem taki multimedialny miks. So I'm giving a lecture on mental illness and I have the music, I put a video, I have the slides, and there's a Chinese late girl, a student, Chinese, in the corner laughing, smiling, I mean not laughing, but, smiling at me, like, and at the end of the lecture I said, please wait. And I said, what was funny? We talking about mental illness. I said, no, you were funny. I said, so what do you mean? She said, you're like a madman. You run to put the thing, you run here, you put this and you do this, you do that. And I said, how else could you do it? She said, one word, digitize. I said, what does that mean? She said, all of your thing can be put on a drive. I didn't know what that meant. She said, give me your film, give me a video, give me the slide. And she comes back the next day with a stick. I said, what is this? You put in the computer, you press a button, and here's your slides, here's your video, here's your music, here's your movies. And it changed my life. So, and the point is, and of course I adopted her. And so she then trained me how to use the different media. And that was a long time ago. So it became clear to me that young people live not only in a visual world, but a media-based world. The other day I was watching with Agnieszka's children, the Polish popular music channel. And I was noticing somebody singing a song, every 3 seconds, the image changes. Somebody singing, it changes. You see the whole group, it changes as a camera. But, and I counted, one, two, three, one, two, three, less than 3 seconds. So children get used to listening to music, hearing music, and it's constantly changing, constantly changing. And you play video games, it goes like this. The problem is when we sit in class, somebody talks at you, and 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 yeah, and talks, and they are falling asleep. And especially, and so again, as I said before, with boys, you know, they would say, I would rather be playing video games, rather be playing video games. And so it's so they are bored now. So I think now all teachers have to embrace the visual world in order to meet the students halfway.
So you're we're never going to compete with video games. We're not going to compete with pornography. That's not our job. But the job is to make students love coming to your class, coming to whether it's history, whether it's psychology or chemistry, you know, to use the current visual technology. Okay. Tak, postaram się streścić, więc prowadziłem kiedyś wykłady na temat choroby psychicznej i do tego celu zastosowałem jak zwykle muzykę, prezentację filmu oraz moje slajdy. Nagle zauważyłem, że gdzieś tam z boku sali stał... Była to dziewczyna, ta Chinka, która po prostu cały czas się jakby do mnie albo ze mnie śmiała. Po zakończeniu wykładu poprosiłem ją, żeby zaczekała chwilę i zacząłem ją wypytywać, co ją tak bardzo rozbawiło. Okazało się, że stwierdziła, że cały ja tak ją bardzo bawiłem. Dlaczego? Ponieważ powiedziała, pan profesor biegał w tą i z powrotem, puszczał te slajdy, przełączał wideo, jednym słowem na wykładzie o chorobach psychicznych zachowywał się właśnie jak szaleniec. Ja na to, a w jaki inny sposób miałem się niby zachowywać? Otóż warto skorzystać z cyfryzacji, ona mi na to odpowiedziała. Co to jest cyfryzacja, ja na to? Panie profesorze, bierze się po prostu taki mały memory stick i się na to nagrywa wideo, slajdy, czy to wszystko, a potem co trzeba i potem to można odtworzyć. Następnie rzeczywiście pokazała mi, jak to się robi i to doświadczenie jakby całkowicie zmieniło moje życie i sposób prowadzenia przeze mnie wykładów. Można powiedzieć, że ją potem adoptowałem, to znaczy ona mnie nauczyła, jak takie rzeczy można robić samemu. Było to już bardzo dawno temu, ale od tego czasu obserwuję, w jaki sposób młodzi ludzie starają się uważać na zajęciach i generalnie prowadzić obserwacje. Na przykład zauważyłem, że w pewnym polskim kanale telewizyjnym podczas programu muzycznego obrazy, które są pokazywane na ekranie, zmieniają się co kilka sekund, co jedna, dwie czy trzy sekundy. I tak właśnie młodzi ludzie są przyzwyczajani do słuchania muzyki. Cały czas ten obraz się zmienia. Natomiast podczas wykładu na sali uniwersytetu jest osoba, która tylko mówi i po prostu te osoby zanudza. Młodzi ludzie po prostu w tym momencie zasypiają. Oni są teraz przyzwyczajeni do gier wideo, w związku z tym taki konwencjonalny wykład stanowi dla nich coś ogromnie nudnego. Myślę, że powinni to uświadomić sobie wszyscy nauczyciele. Oczywiście nie jesteśmy w stanie konkurować z grami wideo, ale powinniśmy uczynić wszystko, żeby dzieci chętnie zjawiały się na naszych zajęciach. Okay. I have been killing time while the technician helps create the program. So the last thing I want to say is, how can you do something in your class which makes young people think differently about themselves? So I have two exercises that my students love that I would like you to think about. One is called Be a Deviant for a Day. Proszę Państwa, i ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, mianowicie w jaki sposób zachęcać uczniów do tego, aby zjawiali się na naszych zajęciach. I mam taki program, który umożliwia, że dzieci czy studenci w zasadzie zaczynają myśleć troszeczkę inaczej o sobie. Ja to nazwałem bądź dewiantem przez jeden dzień, bądź zboczeńcem przez jeden dzień. So for example, put a black circle mark on your forehead and make it with an erasable black pencil. And the idea is you're going to do that all day. And people will say, what is that? You say, nothing, it's just something I'm doing. And people will say, take it off, your friends will get upset. And the temptation is, could you go one whole day without erasing it? And then you realize that so much of what you do is what other people want you to do. And you see the pressure they put on you to be different, even if it's a little thing. Also, you could sometimes they dress different. They dress raggedy clothes or hip-hop clothes, something very different from you that people notice something is different. And you say, no, I'm just trying something.
So they do this whole, and then they write a report. What did I do? How did I feel? How did people react? What did I learn? The other one, and then I'll finish the talk, is be blind for a day. What it means is you have a partner, and you know tomorrow on Tuesday, I'm going to do the exercise, and then I switch with my partner the next day. When you go to sleep at night, you put a bandage on your eyes so that when you wake up, you don't see anything. And now you have to go to breakfast in the dormitory, you have to go to class, you have to walk around the school, and what do you learn? And you have to do this until dinner. They learn not how it feels to be blind, but how important people are, that sometimes you're lost, and your partner is late to take you to class. So you learn how dependent we are on other people, and then at first you're needy, you're desperate, and then you realize that you form a bond, a relationship with this person, and then the next day you switch, and then you become the guide, and they become the blind person. So I would just recommend you to use those exercises, or think about how to put something unusual into your student's life that is memorable. Many students tell me years later, I remember when we did the exercise. Tutaj oczywiście nie chodziło o dewianta, tylko chodziło o takiego odmieńca. Te moje zajęcia polegają na daniu studentom następującego wyzwania. Namaluj sobie czymś zmywalnym na czole kropkę i spróbuj z tą kropką przechodzić cały dzień. Oczywiście rówieśnicy i wszyscy dookoła będą pytali, co to oznacza. Ty na to odpowiada, że to nic nie oznacza, tylko po prostu czymś tam się zajmuje, prowadzę jakiś projekt. Odmianą tego ćwiczenia może być na przykład odzież, ubranie się w zupełnie inny sposób niż zwykle, na przykład jakiś strój hip-hopowy, czy coś podobnego. Kolejna odmiana tego ćwiczenia to jest na przykład utrać wzrok na jeden dzień. Idziemy spać zakładając opaskę na oczy, budzimy się w niej, staramy się pójść czy wykonywać codzienne czynności, ale z pomocą wybranego wcześniej kolegi czy koleżanki, z którą następnie na kolejny dzień się zamienimy rolami. Staramy się właśnie zjeść śniadanie w stołówce, poruszać się po obiekcie i wykonywać wszystkie możliwe zajęcia, co uczy nas tak naprawdę nie to, jak się czuje osoba niewidoma, tylko uczy nas to, jak bardzo ważne są osoby, które nas otaczają, jak bardzo jesteśmy od nich zależni. Następnie oczywiście następuje zmiana ról i ten nasz przyjaciel staje się tą osobą niewidomą. Jest to bardzo ciekawy eksperyment, który moi studenci jeszcze pamiętają po wielu, wielu latach i kiedy z nimi rozmawiam, przypominają sobie o tym. So very quickly, here is a Prezi program. This is how we train teachers in how to use one of our programs. And this is the program of mindset, how to get people give up a fixed mindset for growth mindset. So this is what it looks like this. And so I go very quickly because just to give, we're illustrating the style and not the content. So the teacher introduces the trainer introduces the topic, then we show different videos, then we ask questions about it, we ask more questions, we show another video, we ask questions here, there's another video, and we go around in this way. So the growth mindset, the psychology of motivation and success. So just very quickly, it looks like this. Then you zoom in. What would you do? Explore the science of situations. With a partner, small group, discuss. You know, then there was the video. And everything is, the teacher is like a coach. The students are like, they're athletes. Your job is to bring out the best in your athletes. Not to begin by saying some students are smart and some are dumb, some are capable and some are not. They all have the ability. Your job as a coach is to bring the ability of all athletes to the maximum level. Tak właśnie wygląda program, który chciałem Państwu pokazać. Nazywa się on Prezi, jest przeznaczony dla nauczycieli i głównym jego zadaniem jest rozwinięcie tego zafiksowanego umysłu do postaci czegoś, co się rozwija. Ten program pozwala przedstawić temat zajęć, następnie połączyć ten temat z filmem, przystąpić do zadawania pytań, przedstawić kolejny film,
Następnie można to powtórzyć wielokrotnie, można pewne rzeczy przybliżać lub oddalać, można prowadzić na ten temat dyskusje, badać różne sytuacje. Chodzi o to, że dzięki temu programowi rola nauczyciela zaczyna przypominać rolę trenera sportowego, gdzie sportowcami są nasi studenci. Nie może być tak, że określamy niektórych studentów jako głupszych niż innych, pozostałych jako umysłowo sprawniejszych. Zadaniem bowiem trenera jest doprowadzenie do tego, aby cały zespół wydobył z siebie swoje maksymalne możliwości. And so we go through like this. So you really don't have to translate this. What were your thoughts? And then here's a video. Videos we show them. Tu są pewne myśli, filmy, wideo. And then throughout we say, what is the obstacle that faces you when you want to do something? And for every obstacle, it's an opportunity and there's a solution. Następnie przedstawiamy właśnie różnego rodzaju przemyślenia popierane na przykład prezentacjami wideo i na zakończenie pytamy, jaka jest przeszkoda przed wami stojąca, która nie pozwala wam osiągać tego, co chcecie. Z tej przeszkody wyprowadzamy szansę, a następnie rozwiązanie. Okay. So we go around this way and then the last thing we do is every student becomes a teacher. In all of our lessons, the last thing is, think of someone you know, your mother, your father, your cousin, the grocery man, that you will tell one thing you learned today. And they write down, I will tell my mother, and the teacher notes this. And so every student now is a teacher, spreading the information they just learned to someone else. And so we're creating a knowledge network, and we do this for each one of our lessons. Mm-hmm. I na zakończenie zamieniamy rolę, to znaczy powodujemy, że studenci stają się nauczycielami. Odbywa się to w ten sposób, że prosimy ich, żeby zapisali jedną rzecz, którą chcieliby się podzielić ze swoją mamą, tatą czy ze znajomymi i tę wiedzę przekazali, tę wiedzę przekazywali po prostu dalej. Dzięki temu tworzymy taką sieć wymiany wiedzy. Okay, so the very last thing is, I'm just going to share 1 minute and then I know the other group is coming, is also there's many videos available on the internet for you to use. And in your case, all you have to do is put Polish subtitles. So here's one by Carol Dweck, who's the Stanford professor who invented the concept of mindset. And she is illustrating some of the themes by having a teacher give different students different problems. And the students have a fixed mindset, either can't do the problem when it gets difficult, or they give up. And so it's shown very easily in just a few minutes. So as a teacher, if I'm teaching this, instead of just saying it, I would begin by showing this example. Let's see if we can do it. Tutaj mamy... So you see these blocks? Can you tell me what color is on that side? Red, yellow, white. Blue. All right, so what I want you to do is put these blocks together so that the picture on top matches the picture here, right? First, we give children a set of easier puzzles to do. Now, here's the next one. When these 9 and 10-year-olds successfully put together the puzzle, the children are praised for either their intelligence. Wow, you did really well. You must be really smart at this. Or the effort they made. Wow, you did really well. You must have tried really hard at these. Then we give them a much harder set of problems, ones that they might, in fact, struggle with. Here's the next one. And we see what happens to their confidence. Do they think, oh, this means I'm not good at it after all? Do they stop liking the puzzles? Or do they maintain their confidence and think, well, it just needs more effort or strategy? What happens to their motivation? You ready to go on? Ta-da! We also ask them, well, which problems do you want to work on some more? Those easier ones or those harder ones? And generally, we find that the kids who have been praised for their intelligence really want to go back to those easier ones that were their kind of their claim to fame. This is a sign of a fixed mindset,
the belief that intelligence is innate and can't be changed. What we found was that children thought that that difficulty meant they weren't smart or they weren't good at the task. So you seem to have more trouble with this one, and I want to know why you think that was. Probably because I'm not good at these problems. A very discouraging conclusion. Other children show a growth mindset. The growth mindset is like this. No matter who you are, you can always become a great deal smarter. So this is my conclusion in Polish. Again, it's really important for the Polish school system to set up training in these visual presentation styles for all teachers, and really teachers should be certified in doing this. I guarantee it will make your teaching more memorable, more inspiring, and your students will end up loving your class. And if they love your class, they end up loving you. And that's really why we are teachers. Thank you. Proszę Państwa, myślę na zakończenie, że polski system edukacyjny potrzebuje zajęć dla nauczycieli z prezentacji wizualnych i wydawania odpowiednich certyfikatów po takich zajęciach i gwarantuję Państwu, że takie umiejętności wśród nauczycieli sprawią, że zajęcia będą bardziej pamiętane, będą bardziej inspirujące i dzięki temu dzieci pokochają nasze zajęcia, a tym samym nas. I o to w tym wszystkim najbardziej chodzi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, to był właśnie przykład lekcji, jaką proponujemy dla naszych nauczycieli w drugim module, czyli nastawienie rozwojowe w ramach projektu Obywatelskiej Wyobraźni. I tak rzeczywiście tak w ten sposób zaprezentowaliśmy się tutaj, że odkrywamy naukę w trakcie tych lekcji. Podejmują decyzje, pokazujemy zasady i uczniowie sami podejmują takie decyzje. Stosujemy wizualne techniki, to tylko jeden przykład filmu. Natomiast mamy bardzo mało czasu, pewnie on się skrócił też przez tutaj i tłumaczenie. Ale być może mamy jeszcze czas, jeżeli tutaj organizatorzy pozwolą na pytania z Państwa strony, tak jak obiecaliśmy do naszych prelegentów. Tak, możemy? Tak? To bardzo Państwa zachęcamy do pytań. Tak, bardzo proszę. Hi, my name is Agnieszka Bilska, I'm a teacher. I teach English and I also promote games in teaching. In education. And my question is, what kind of games, video games, do you play? And how much experience you have with playing games with multiple partners? I mean, multiplayer games. Sad to say, I don't play video games. I don't play games because I don't have time. I used to be an athlete, and those are different games. I just don't have time for games. My son was addicted to video games when he was younger. Many of my students are. There is research that shows playing video games in moderation, meaning 2 or 3 hours a week, actually improves cognitive functioning. 21 hours. Okay, 21 hours. There's a point beyond which it no longer has a positive effect. It changes. Children in a profoundly negative way. There is a point at which the game becomes addictive. In the same exact way, pornography, exactly the same, becomes addictive. And addictive doesn't mean how many hours you play. Addiction is, I would rather be doing that than anything in the world. I'd rather be gambling, I'd rather be shopping, I'd rather be eating, I'd rather be playing video games, I'd rather be watching pornography than anything else. That's what an addiction is, and that's terrible, because everything in the world is boring. It was 2 or 3 hours a week? No, she said 21. I don't think 21. Proszę Państwa, niestety muszę z przykrością stwierdzić, że nie grywam w gry. Kiedyś byłem sportowcem, w związku z tym grałem w zupełnie inne rozgrywki. Natomiast mój syn był, że tak powiem, nałogowym graczem. Wiem, że również wielu spośród moich studentów gra w sposób nałogowy. Badania wykazują, że jeżeli ktoś gra w gry komputerowe w niewielkim stopniu, to znaczy 2-3 godziny tygodniowo, to doprowadza do
wzrostu umiejętności kognitywnych tej osoby. Natomiast jeżeli mówimy o czasie znacznie dłuższym, to doprowadza to do uzależnienia od gier. Również mamy tutaj porównanie z innymi uzależnieniami, nawet od oglądania pornografii. I ma to bardzo negatywny efekt na psychikę człowieka. Możemy być uzależnieni od jedzenia, od zakupów, właśnie od gier komputerowych lub właśnie od pornografii. I to uzależnienie nie jest wyrażone tym, ile czasu my na to poświęcamy, lecz uzależnienie to polega na tym, że zamiast tej czynności powinniśmy wykonywać czynności inne. I to sprawia, że to uzależnienie jest tak bardzo straszne. Tak, bardzo prosimy, tak, pan, tak. To zdaje się będzie akt odwagi wystąpić przed państwem. Ja nazywam się Paweł Kamiński, zajmuję się pracą z ciałem. Gdy pan był prosimy troszeczkę głośniej. Tak, gdy pan był uprzejmy tłumaczyć, dobrze, bo nie odważę się mówić po angielsku. Tak, to odważniej i głośniej po polsku. Tak, odważniej i głośno po polsku. Chciałbym pewne swoje refleksje przedstawić z tego spotkania. Biologia ma swoje prawa i każdy to na sobie widzi. Pan profesor mówił o tym, że kiedyś był sportowcem. Mówiąc, bardzo skojarzył mi się z osobą, która posługuje się językiem migowym. Czyli był ruch. Proszę państwa, ten prawda, tu przekładał ciągle ta ręka, gdzie chodziła i tak dalej, i tak dalej. Czyli ruch to zdrowie, ruch to życie. Ilu nauczycieli wychowania fizycznego bierze udział w pracy z młodzieżą, z dziećmi, żeby kultura fizyczna w naszym kraju rosła? Niestety muszę powiedzieć, że przejrzałem cały ten program i w tym programie takie słowo jak kultura fizyczna nie pada. Nie wiem, ilu na sali w tej chwili jest nauczycieli wychowania fizycznego. Bardzo mi się spodobało to porównanie z cukrem, bo myślę, że w edukacji nauczycielskiej postawa, jaką nauczyciel przyjmuje w klasie, jest postawą aktora w pewnym sensie. Musi zagrać lekcję, zaciekawić. Musi w jakiś sposób się poruszać po klasie, żeby używając różnych atrybutów, o których pan profesor mówił, no po prostu tą lekcję poprowadzić. A jednocześnie stworzyć pewien nawyk do tego, żeby ciało mogło również wyrażać to, co głowa pomyśli. Tu miałbym jedno pytanie do naszej najmłodszej prelegentki. Ile czasu poświęciła na zajęcia ruchowe i jak je traktuje? Na razie dziękuję bardzo. Tu do pani minister bardzo bym prosił, żeby nauczyciele wychowania fizycznego byli nauczycielami wychowania i to nie jest tylko, to nie jest sport. To jest praca z ciałem poprzez dobrze, dziękujemy panu. Przekazanie pewnej wiedzy również. Pani minister, tutaj ma dzisiaj bardzo wiele apelów skierowanych. Dziękujemy za obecność serdecznie. Pani minister, to prosimy, Batko, króciutko powiedz. Bardzo króciutko. Też uważam, że ten aspekt jest bardzo istotny. Zajęć na WF-ie nie omijałam, więc nie muszę się tego wstydzić. A jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, jestem też instruktorką narciarstwa, więc myślę, że mogę to zaliczyć jako pewnego rodzaju sport. Dziękuję. Proszę jeszcze, czy jeszcze jakieś pytania, komentarze? Bardzo prosimy panią, tak. Hello, my name is Karolina Cikowska. I run a foundation called Girls Code Fun. We teach children with an emphasis on girls how to program on computers here in Poland. And I first of all wanted to say that it's a huge honor to watch you, Mr. Zimbardo, speak here today, because I actually studied psychology in the US and then later in Poland. And you're one of my heroes. Thank you. But I noticed a huge difference in the way professors taught in their classrooms in the US compared to Poland. I studied at Union College in the US, and most of my professors
taught in such a way that you mentioned they wanted to be our heroes, they wanted to teach us in a way that was interesting. When I studied in SWPS in Warsaw, I noticed a big difference in the professors who, for example, taught abroad compared to the professors who taught only in Poland. And I think a lot of it is culture-based. I think that a lot of the times professors didn't even stand in front of students when they taught us. So they would sit at a desk and talk for an hour and a half without showing any slides. Deadly. Yeah, and it was tough, you know, to sit through. And I wonder, you as a psychologist perhaps have some kind of, because a lot of the teachers that are here today are here because of their own will, because they want to be here. So these are the teachers, like the other, I forgot what your name is, I'm sorry, you mentioned, is that the teachers who didn't come here today are the ones that should probably be here. But I wonder if you have any advice to make a change like that in a country where the culture is so different, because it's not enough to just tell the teachers who come here today, you know, how to inspire children, but how do you kind of like cross that, how do you break down that wall, the cultural difference, how do you train professors in general? Oh, that's a wonderful example. I used to teach a course in how to teach psychology to graduate students. That's very rare. We don't have that even in America. But I think the cultural thing is, it's not Poland versus America. It's, in general, it's more European. That is, it starts from the top. For most European professors, it's important for them to be professors, to be the authority, to have a distance between them and their students, that students must show them respect. And I think the American style is very, very different. It's really, you almost want to be friends with students. You want to minimize the barrier. You want students to respect your authority. You want students to respect your knowledge, not your position, that you're a professor, that you're a doctor, and so forth. So it is a cultural difference, but I think it's not Poland. For me, it's the same in, when I go to Hungary, it's the same in the UK. UK is even worse because they have, professors are the elite. And in many cases, British professors don't even teach lectures. At Cambridge, Oxford, it's all tutorials, like one-on-one, which is, again, meaning most British kids can never even get there. But I think it's important to say that teaching is a profession that you have to learn. It's like you learn how to be a mechanic. You have to learn how to fix a car. You have to learn how to be a dietitian, how to be a hairdresser. So again, teaching is a set of skills. It's attitudes, it's skills that I'm saying, I was just talking about one thing, technology. But in every new person who comes in for the first year of teaching should be assigned a senior teacher as their mentor, that you sit in on each other's class and you learn from them. Then you ask questions, why did you do this? What was the reason for this? So we need to train people how to be teachers at all levels, at college level, down to even primary school. So I'm saying, I was only focused on technology, but you're right. It's really the entire package. How do you become a complete teacher? Never gonna do me again. No, quite a pleasure, professor. Proszę Państwa, kiedyś prowadziłem, to był w ogóle bardzo świetny przykład, kiedyś prowadziłem zajęcia na temat tego, jak nauczać psychologii doktorantów. Był to kurs również unikalny na warunki amerykańskie. Muszę powiedzieć, że to nie jest kwestia porównania czy różnic między USA a Polską, jeśli mówimy o tej kulturze nauczania. Myślę, że bardziej to porównanie powinno być między warunkami amerykańskimi a europejskimi. Profesor w Stanach, profesor w Stanach nie stara się być autorytetem, potęgą swojej sprawowanej pozycji, że jest profesorem czy doktorem.
W Stanach ten autorytet wynika z szacunku dla wiedzy, a nie z, właśnie ze stanowiska. W Stanach staramy się po prostu niwelować bariery między uczniami a, czy studentami a profesorami w sposób taki, że profesorowie stają się bardziej jakby przyjaciółmi studiujących. Także to nie jest kwestia Polski czy Stanów, to jest kwestia innych krajów, Węgier czy Wielkiej Brytanii, gdzie nawet w Wielkiej Brytanii jest jeszcze gorzej, ponieważ tam profesorowie są pewną elitą, co wynika z modelu nauczania, gdzie profesorowie nie prowadzą zajęć szkolnych, tylko tamten model polega na takim jakby tutoringu bezpośrednim, czyli jeden na jeden. Uważam, że zawód nauczyciela jest zawodem wymagającym, tak jak inne zawody typu, nie wiem, mechanik samochodowy, czy dietetyk, czy fryzjer, nauki. Profesorowie czy nauczyciele muszą się uczyć, jak to robić, powinni nabyć pewien zestaw umiejętności. Dlatego uważam, że każdy nowo przyjmowany do pracy nauczyciel powinien mu zostać przydzielony taki starszy mentor, do którego czy na zajęcia tej osoby ten nowy nauczyciel powinien przychodzić, posiedzieć trochę w klasie, a następnie móc zapytać, dlaczego zrobiłeś pewne rzeczy taki czy inaczej, z czego wynikały twoje działania. Także myślę, że powinniśmy nauczycieli szkolić w umiejętnościach również właśnie, tak jak powiedziałem, technologii, i to na wszystkich szczeblach, od uniwersyteckiego aż po nauczanie podstawowe, i właśnie skupić się na ich umiejętnościach wykorzystywania do tego celu technologii. Dziękujemy bardzo, proszę państwa. Przekroczyliśmy mocno czas, także dziękujemy wam wszystkim za uwagę. Dziękujemy panu profesorowi Zimbardo, dziękujemy bardzo serdecznie prelegentom. Dziękujemy pani minister za udział, za wysłuchanie wszystkich apeli i przedtem, i teraz. Państwu, naszym nauczycielom HIP, którzy też są na sali, i trenerom Bohaterskiej Wyobraźni, którzy też przyszli dzisiaj. I życzymy dalej owocnych obrad na konferencji. Dziękujemy bardzo, do widzenia.